Panie Jezu Chryste, nasze pierwsze słowo niech będzie pochwaleniem Ciebie. Niech będzie też znakiem wiary, słowem wiary w Twoją tu obecność. Bądź błogosławiony za to, że stałeś się człowiekiem i tę swoją obecność wśród ludzi przedłużasz przez Kościół w szczególny sposób w Eucharystii, w Najświętszym Sakramencie. Przychodzimy do Ciebie, chcemy Cię słuchać. W takim przeświadczeniu, że tylko Ty masz słowa życia wiecznego. Chcemy Ci powiedzieć na początek tego spotkania, że wiemy, że Twoje słowo jest dla nas najważniejsze, Twoje. Nikt inny nie ma dla nas tak ważnych słów jak Ty. Przychodzimy, bo jesteśmy ciekawi tego słowa. Chcemy na Tobie budować nasze życie, życie naszych rodzin. Chcemy Ci dać ten czas, tym bardziej, im bardziej na co dzień go nie mamy dla Ciebie. A Ty ten czas, który Tobie oddajemy, wypełnij swoją treścią, swoją bliskością, nauką, miłością, mądrością. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Przeczytam jeszcze fragment Ewangelii, a potem możecie usiąść. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki Jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym, i nie chciał narazić jej na zniesławienie. Zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, Twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie, powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef wziął swoją małżonkę do siebie. Oto słowo Pańskie. Siadajcie. Nie wiem, czy was namawiać, ale tu jeszcze jest kilka miejsc z przodu. Dookoła. Jakbym się rozgadał, nie daj Bóg, to wiecie. Chodźcie, chodźcie.
Za tym młodsi to nawet mogą na dywanie usiąść. Na ziemi nie, bo by dostali wilka. To nie jest pomyłka, że pod koniec postu czytamy Ewangelię z Bożego Narodzenia niemalże, nie? Nie pomyłka. Myślałem, że będę chciał z wami przez te 3 dni przypatrzeć się świętemu Józefowi. To jest bardzo ciekawy człowiek i fantastyczny mężczyzna zupełnie. O Józefie się bardzo niedużo mówi. To jest ciekawe. Nie wiem, czy wiecie, teraz będzie kanonizacja Jana 23. Jan 23 został papieżem. Zaczął wędrować na nowo właściwie po Bazylice Świętego Piotra. To odkrył, że w Bazylice Świętego Piotra na Watykanie rozmaici święci mają swoje ołtarze, tylko Józef nie ma. Nie? Wszyscy po kolei, rozmaici, tylko nie było nigdy ołtarza ku czci świętego Józefa. Bazylice na Watykanie. Najmłodszy ołtarz, który jest w kościele na Watykanie, to jest ołtarz świętego Józefa, taka nieduża mozajeczka, wykonana właśnie na polecenie Jana 23. Jest także ten kościół, w którym żyjemy, tak naprawdę odkrywa tego Józefa na nowo. Papież Paweł VI nazwał Józefa patronem Kościoła. Jan 23 napisał piękną encyklikę o Józefie, Redemptoris Custos. Prawda jest taka, że ten Józef przez całe wieki w Kościele był zapomniany. Nie? A tymczasem naprawdę to dobrze jest go przywołać. To jest ktoś, kto bardzo konkretne rzeczy mówi o życiu. Przyjrzyjmy się dzisiaj tej Ewangelii. Jakbyście mieli trochę czasu i ochoty, to możecie sięgnąć do tego tekstu. To jest Ewangelia według świętego Mateusza, 1 rozdział, od wersetu 18. Namawiam w domu otworzyć choćby przed spaniem, do wieczornej modlitwy jeszcze, nie? Albo jutro na poranną, tak? Więc Mateusz 1, 18 i dalej. Co my wiemy o Józefie? No, wielu rzeczy się musimy domyśleć. W tej chwili, kiedy go poznajemy, jak zaczyna się Ewangelia Mateusza, miał pewnie około 20 roku życia, więc nie śpiewajcie już na przyszłość o Józefie starym, bo tak jak po was patrzę, toście są wszyscy od niego starsi. Więc miał gdzieś 20 lat. Taki był wiek dla mężczyzny w czasach jezusowych do zawierania małżeństwa. Maryja miała może, to już różnie się mówi, najwyżej 16 rok życia, może 14. Między 14 a 16 rokiem życia liczyła sobie Maryja, kiedy była wydana za mąż za Józefa. Józef miał między 18 a 20. Wiemy o nim, że tak, że ma jakieś wyuczone rzemiosło, to jest cieślą. Myślę, że to właśnie Józefowi zawdzięczamy to, jak wielki szacunek dla pracy miał Jezus. Zobaczcie, że jak Jezus mówi o pracy, to bardzo często mówi o takiej pracy prostej, fizycznej, nie? Mówi o kimś, kto sieje ziarno na przykład, nie? Jezus miał szacunek dla zwykłej pracy ludzkiej, niekoniecznie jakiejś wielkiej pracy intelektualnej, dla każdej pracy. Myślę, że się tego szacunku dla pracy uczył od Józefa. Raczej ubogi. O tym żeśmy mówili, ci co byli, może ktoś was był na Eucharystii przed chwilą, to mówiliśmy o tym, że dom Maryi i Józefa był bardzo skromnym domem. To wynika z tego zapisu ewangelicznego, gdzie jest mowa, że jak Maryja i Józef
poszli zaprezentować Jezusa w świątyni, to złożyli na ofiarę dwa gołębie. Gdyby byli choćby przeciętnie ubodzy, to by składali na ofiarę owieczkę i gołębicę, bo taka była ofiara przewidziana prawem religijnym w Izraelu za oczyszczenie kobiety, która urodziła dziecko. Natomiast tylko najubożsi z ubogich, jak nie mieli już pieniędzy na to, żeby kupić owce, to kupowali zamiast owcy drugą gołębicę i składali na ofiarę Bogu dwie synogarlice, czy tam dwa gołębie. I to jest ofiara, którą składali Józef z Maryją, więc znaczy, że wiecie, ubogo poniżej wszystkiego, poniżej przeciętnej. Poniżej przeciętnej. No ten tekst nazywa go człowiekiem prawym. Wiemy też, że był człowiekiem pobożnym. No przynajmniej nam Ewangelia pokazuje Józefa, jak prowadzi Maryję i Jezusa do świątyni, czy do Jerozolimy, ostatni raz, jak Jezus miał 12 lat, na święto Paschy. Nam to niewiele dziś mówi, ale wiecie, Pascha, najważniejsze święto w Izraelu, było przede wszystkim świętem rodzinnym. Więc w czasie Paschy był taki moment przy stole, jak już rodzina zajęła miejsca przy stole. Nie? Był taki moment, kiedy najmłodszy chłopak, no to w przypadku świętej rodziny Jezus, pytał najstarszego mężczyzny w rodzinie, czyli w tym przypadku Józefa, o co chodzi w tym święcie? Dlaczego nie są w domu, tylko w Jerozolimie? Dlaczego nie śpią, tylko czuwają całą noc? Dlaczego jedzą takie, a nie inne potrawy, które są przygotowane na stole? I Józef, to sobie trzeba wyobrazić, rok po roku Jezusowi robił katechezę. Nie czekał, aż tam jakiś w świątyni, nie wiem, starszy czy rabin wytłumaczy Jezusowi, o co biega w religii, we wierze, tylko to była funkcja ojca. To była funkcja ojca. Nie? No, rzadko się w ten sposób mówi, nie? Że Józef był człowiekiem, który Jezusa uczył wiary. Tłumaczył mu Stary Testament. To jest rys ojcowski. Bo to była funkcja ojca w rodzinie. To wytłumaczyć. No więc wiemy, że taki był, że przestrzegał religijnej tradycji, że rodzinę prowadził na najważniejsze święta religijne, nie? Do świątyni. Najpiękniejsze jest to, co tu jest powiedziane, że był człowiekiem sprawiedliwym. Nie? Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym, nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Ja pamiętam, jak jeszcze byłem bardzo młodym księdzem, chyba w drugim czy w trzecim roku kapłaństwa, rozmawiałem z jednym z naszych profesorów, który wykłada Pismo Święte i mówił, że to zdanie tak naprawdę powinno być przetłumaczone troszkę inaczej. Ono powinno być przetłumaczone tak. Mąż jej Józef, chociaż był człowiekiem sprawiedliwym, zamierzał oddalić ją potajemnie. Dlaczego chociaż? Dlatego, że sprawiedliwy znaczy, że kieruje się prawem, nie? Postępuje według prawa. Według prawa żydowskiego, oczywiście, religijnego, to Józef, kiedy zobaczył Maryję, że jest w stanie błogosławionym, że jest brzemienna, to on według prawa powinien pójść do Sanhedrynu i złożyć doniesienie na Maryję. Że Maryja dopuściła się zdrady, on wie, że to nie jest jego dziecko, więc Maryja dopuściła się cudzołóstwa. Więc to był obowiązek. On powinien zgodnie z prawem, po sprawiedliwości, pójść do starszych, donieść na Maryję, a potem oczywiście Maryja by została skazana na ukamienowanie. Nie było lekko. Cudzołóstwo w Starym Testamencie było karane ukamienowaniem, więc on by był człowiekiem, który powinien pierwszy rzucić kamieniem. Skoro ją oskarżył, to potem oskarżyciel był tym, który pierwszy rzucał kamieniem. Więc on chociaż jest sprawiedliwy i wie, czego wymaga prawo,
zamierza ją oddalić. To znaczy, on jest wolny, słuchajcie, od takiego podejścia do sprawiedliwości. Sprawiedliwość i koniec, nie? Należy mi się po sprawiedliwości. My jesteśmy nieraz kompletnie zwariowani na tym punkcie, nie? Wszystko ma być po sprawiedliwości, tak jak mi się należy. Sprawiedliwość dla człowieka, a już dla mężczyzny myślę szczególnie, to jest nieraz rodzaj bożka. I to powiedzmy zwłaszcza chodzi o to, co się mnie należy po sprawiedliwości, nie? Bo tam co się drugiemu należy po sprawiedliwości, pal go sześć, nie? Ale sprawiedliwie ma być sprawiedliwie, koniec, nie? Czy Józef, chociaż jest sprawiedliwy, to w podejściu do Maryi zawiesza tę sprawiedliwość na kołku. Zawiesza ją na kołku. To jest coś niesamowitego. To jest bardzo piękny rys człowieka, który potrafi być właśnie wyższy niż taka, wiecie, taka sprawiedliwość do końca. Nie? Starożytni mieli taką zasadę, że mówi tak, summum jus summa iniuria, że najwyższe prawo to jest najwyższa niesprawiedliwość. Jak kogoś chcesz dociągnąć do wszystkich przepisów prawa, tak, ale tak wiecie, tak, na całego drobiazgowo, to go strasznie skrzywdzisz. Nie? Ale Józef jest człowiekiem, który wie, gdzie jest miara sprawiedliwości, ale gdzie są też jej granice i gdzie człowiek musi się okazać większy niż poczucie sprawiedliwości. To jest piękna cecha. Bardzo piękna, nie? No, to oznacza ta jego sprawiedliwość, ale też widać dyskrecja, nie? Nie chodzi, nie trąbi o tym, co się stało. Jest człowiekiem delikatnym. Jak myślę o dyskrecji wśród chłopów, to różnie bywa. Może to jest cecha zwłaszcza tych chłopów, co sutanny noszą. No, ale co zrobić? No, i teraz zobaczcie, nie? Człowiek, który jest w naszym rozumieniu przynajmniej powiedzielibyśmy przyzwoitym, świętym, dobrym człowiekiem. Nie? Ma jakiś pomysł na życie, jest zaręczony. Właściwie w tamtym czasie zaręczyny niemalże były tożsame z małżeństwem. Maryja to jest już jego żona, pewnie ją kocha. Mają proste plany, ileś dzieci na Pan Bóg. Utrzymywać się będą z tego, co zarobi. No fajnie, nie? Jakiś pomysł na życie jest. No. I w pewnej chwili to wszystko, co ma jakoś poukładane, czego się też spodziewa po Panu Bogu właśnie. Ma prawo, nie? Ma prawo, jest przyzwoitym człowiekiem przed Bogiem, religijnym, pobożnym. Ma prawo się spodziewać, że to jak to życie swoje planuje przyzwoicie, że to jakoś przecież będzie trwało, będzie pięknie, fajnie będzie. Nie? I naraz właśnie patrzy, a ta kobieta, którą pokochał, nie, chodzi z takim brzuchem, który jej wyrósł. No to czujecie, nie? Jak grom z jasnego nieba. Wszystko się zwaliło. Wszystko, co miałeś, jakoś przecież po ludzku, uczciwie, sensownie, po Bożemu, zaplanowane, przygotowane. Nie? Wszystko naraz zakwestionowane. Wszystko się sypie. I to akurat tam, gdzie by się pewnie tego kompletnie nie spodziewał. No, to jest taka, i to jest sam środek Wielkiego Postu, słuchajcie. To już nie jest Boże Narodzenie. To jest sam środek Wielkiego Postu, bo taka sytuacja nazywa się krzyż. Taka sytuacja nazywa się krzyż w życiu, nie? Że naraz
Wszystko, co chciałeś, co wymyśliłeś, co jest dobre, co ci się przedstawia jako szczęście, zostaje naraz właśnie w tym miejscu zakwestionowane. Nie? Właśnie to się wali, nie? Krzyż. Za 2 tygodnie, piątek, będzie adoracja krzyża. Nie? To nie jest, słuchajcie, nabożeństwo, które ma być sentymentalne, że wychodzimy i całujemy krzyż Pana Jezusa, bo mu współczujemy. Jezusowi, bo umarł, nie? Pan Jezus żyje. To nie jest nabożeństwo na sentymenty. I my jesteśmy wezwani w Wielki Piątek, żeby wyjść i pocałować krzyż, tak naprawdę swój. Swój krzyż. Możemy to uczynić tylko dlatego, że wiemy, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. I ponieważ zmartwychwstał, to ja mogę pocałować swój własny krzyż. Nie? Teraz nie całujemy krzyża Jezusowego, bo Jezus swój krzyż dźwiga sam. Krzyż jest jakoś nieprzekazywalny. Jezus nam nie może dać swojego krzyża do niesienia. Pewnie, że jesteśmy przyzwyczajeni, na drodze krzyżowej jest Szymon z Cyreny, nie? Który pomagał Jezusowi nieść krzyż. Ale jak sobie weźmiecie Ewangelię Jana, a Jan tak naprawdę z ewangelistów najwięcej rozumie, to w Ewangelii Jana nie ma Szymona z Cyreny. Jezus niesie swój krzyż sam. Od początku do końca niesie go sam. Z nikim się krzyżem nie dzieli. Krzyża się jakoś przekazać nie da. Właśnie to czyni go jeszcze bardziej takim krzyżowym, nie? Właśnie to cię boli. Ja mam swój krzyż, po kolei każdy z was ma swój. Nawet nie macie pojęcia, jaki jest mój. A ja nie wiem, jaki jest wasz. Komu możesz swój krzyż dać? Z krzyżem człowiek jest samotny. Właśnie dlatego krzyż człowieka jeszcze, nie? Gniecie go ostro. Bo nie jest do przekazania, żeby ci ktoś mógł go zabrać. No nie. Każdy ma swój krzyż. Ta Ewangelia pokazuje, że krzyż nas dopada tam, gdzie coś jest dla nas absolutnie ważne. To jest bardzo życiowa Ewangelia. Słuchajcie, pewnie większość jest jednak żonata, a jak nie, to ma takie plany, nie? Tak, niektórzy wyglądają na takich, co jeszcze mogą mieć plany. Nie, chodzi o zawieranie małżeństwa. Ale większość jest żonata z was pewnie, nie? Nikt z was się nie pobierał po to, żeby być ukrzyżowanym, nie? No i co? I nigdy wasze małżeństwo nie było dla was krzyżem? Nie? Macie dzieci. Chcieliście je mieć. Nie dlatego, żeby was ukrzyżowały, nie? Nigdy wasze dziecko, jedno, drugie, trzecie nie było dla was krzyżem w życiu? No to, wiecie, to od razu je przynieście do Bernardynów, to ustawią naprzeciwko Matki Bożej. Będzie inny ołtarz jeszcze, nie? Świętego. Nas tu jest kilku księży. Nikt z nas nie wybierał kapłaństwa jako krzyża. Wybieraliśmy je jako sposób na życie w szczęściu, nie? To nie oznacza, że kapłaństwo nie jest czasem krzyżem. Właśnie o to chodzi, że to, co kochasz, to, co widzisz, że to jest dla ciebie źródło szczęścia absolutnego, no czasami ma twarz krzyża. Wcale byś tego nie chciał, żeby tak wyglądało. Ja mam w Krakowie taką fantastyczną wspólnotę ludzi, z którymi no teraz trochę rzadziej, ale dawniej naprawdę mogłem się uczciwie modlić, przeżywać wiarę, przeżywać rekolekcje. I dzisiaj to są wszystko ludzie żonaci, dzieciaci i tak dalej.
Jest takie małżeństwo, to pamiętam jak dziś, słuchajcie, ludzie się pobrali, szczęśliwi, radośni, zawarli małżeństwo, nie? I nie mieli nawet miesiąca tego, jak to się mówi, miodowego czy jakiegoś tam, nie? Wiecie czemu nie mogli mieć? Bo się okazało, że ojciec pana młodego, zdaje się, ma ostrego Alzheimera, a mama jest niewidoma. Nie? I ten Alzheimer się ujawnił właściwie tak, odszczał może tydzień po tym, jak oni zawarli małżeństwo. Nie? No to co, myślicie, że się spodziewali, że ich miesiąc miodowy przejdzie na opiece nad ojcem i matką? Każdy by sobie pojechał, jakby mógł gdzieś tam, co? Na Wiśty, Franty, poodpoczywać, nie? Ucieszyć się sobą. Nie, nic takiego nie ma. Koniec. Masz w domu szpital. I na tym polega krzyż, że krzyż nas dopada w sytuacji, kiedy się kompletnie tego nie spodziewamy, jest jakoś nieuchronny, nic z nim nie zrobisz. Nie? A masz poczucie, że naraz wszystko w twoim życiu jest zgwałcone, nie? Nie tak miało być. To może być wasze małżeństwo, to może być właśnie wasze ojcostwo w stosunku do waszych dzieci. To może być, nie wiem, sytuacja w pracy. Też nikt nie idzie do pracy po to, żeby być ukrzyżowany, nie? Może się okazać zaraz, idziesz do pracy, masz szefa, który jest taki, a nie inny, nie? Albo dwóch kolegów, którzy są tacy, a nie inni. Nie spodziewałeś się, idziesz do pracy, jesteś ukrzyżowany tam. Ale ciałeś do niej myśląc, że ho, ho, jak będzie fajnie. No to jest sytuacja Józefa. Jak widać, jest bardzo konkretna. I teraz, jaka jest reakcja Józefa na to, co się stało? No taka, jak każdego z nas by była. Zwiać. Zwiać. Odsunąć temat. To, co on robi przy całej swojej przyzwoitości, prawości i tak dalej, nie? No to zamyślił oddalić ją potajemnie, nie? Znaczy odsunąć problem, żeby nie mieć go na głowie, żeby nie mieć go przed oczami, nie? No pewnie, powiedziałem przedtem, nie wycofuje się, uratowałby jej życie w ten sposób i tak dalej. Niemniej można sobie wyobrazić los Maryi jako matki z dzieckiem, nie? Samotnej, nie do pozazdroszczenia, no ale on nie ma kłopotu, nie? Poszło. Jest też, i to anioł mu mówi we śnie, go rozszyfrował go doskonale, mówi: nie bój się. Nie bój się. No jest strach w chłopie. Przestraszył się tej sytuacji, przerosła go, a poczucie nie da rady. Nie odnajdzie się w tym. Bardzo ludzkie. Nie? Strach, lęk, nie? Przed krzyżem. I to jest normalne. Znacie Ewangelię na tyle. Jezus dokąd mógł, nie wygłupiał się, nie prowokował krzyża w życiu. Ile jest takich sytuacji, kiedy Pan Jezus przed krzyżem uciekł? Chrześcijanin nie jest wariatem. Nie. Męstwo nie polega na tym, że idziesz i robisz siebie głupka, stajesz przed ludźmi i mówisz: proszę mnie zabić. Nie? Nic takiego. Dokąd możesz, to uciekaj. Ale jak nie możesz, jak cię dopadnie, co robisz? No i tu jest właściwie taki moment rozstrzygający, bo możemy zobaczyć wreszcie Józefa, bo na razie go widzimy bardzo tak po ludzku, ale zobaczcie, bo ten tekst go pokazuje jako naprawdę człowieka wierzącego. To znaczy w takiej sytuacji, kiedy go dopadł krzyż i on ma zamiar od tej sytuacji uciec i nie radzi sobie ze strachem, który ma w sobie, nie? To jest moment, w którym przychodzi do niego Bóg i mu tę sytuację objaśnia. W każdym razie
on w tym całym swoim niepokoju dostaje odpowiedź. I ta odpowiedź jest w Słowie Boga. Jest w Słowie Boga. Zaraz jeszcze do tego wrócę. Tylko najpierw zobaczcie, bo to jest taki szczegół, który nieraz budzi uśmiech u ludzi, jak czytają Ewangelię. Tu się nie ma z czego śmiać. Trzeba zobaczyć, w jaki sposób Józef słucha Słowa Bożego. W jaki sposób? No, że mu się śni. Wygląda, że Józef był wielkim śpiorem. Cała Ewangelia, ile razy Józef się pokazuje, że rozmawia z Bogiem, zawsze we śnie. Zawsze we śnie. We śnie mu się objawia Bóg, mówi: zrób to, zrób tamto, zrób tamto, zrób siamto. Nie? Zawsze we śnie. To dość intrygujące jest. A powody są dwa tego, że we śnie. Bo po pierwsze, ze snem się nie dyskutuje. Jak ci się coś śni, no to przyjmujesz to tak, jak jest, nie? Macie wpływ na swoje sny? Jak się wam śni, możecie sobie coś pozmieniać? No nie, jak ci się nie podoba, to się najwyżej możesz obudzić, nie? Ale sen się człowiekowi śni i człowiek wobec snu jest bezradny. Czasem bym chciał, żeby się śniło i śniło, bo takie fajne, nie? No, innym razem to bym chciał, żeby się natychmiast skończyło, bo już jestem cały przerażony tym, co mi się śni. Nie mam na to żadnego wpływu. We śnie człowiek jest jakoś bierny, nie może tego snu przekształcić, nie może z tym snem sobie podyskutować, nie? I to jest to, w jaki sposób Józef słucha Boga. Znaczy w pełnej uległości. Nie wiem, czy macie w sobie takie pragnienie, takiego podejścia do Boga, że z Nim nie debatuję. Nie? Bóg do mnie mówi, biorę to słowo takie, jakie jest. Nie kłócę się, nie dyskutuję, nie, nie ustalam. Ustalmy jakiś konsensus. Nie? Może być 13 przykazań, byleby 7 nie było. Nie? To jest taki stary dowcip o Mojżeszu, jak wrócił z góry Synaj do Izraelitów, mówi: mam dla was dwie wiadomości, dobrą i złą. Dobra jest ta, że utargowałem do 10, a zła jest taka, że 6 zostało. Nie? No, ale nie. Podebatujmy z Bogiem, ustalmy. Nie, Józef nie. Józef nie dyskutuje. On przyjmuje słowo we śnie. Nie? Znaczy nie ma żadnego w sobie takiego podejścia, takiego pragnienia, żeby przy tym słowie pomajsterkować, pomanipulować, poprzekształcać go po swojemu. Nie dyskutuje z Bogiem. Nie? Bóg mówi, on słucha. I oczywiście tu się pojawia drugi wymiar tego snu, słuchajcie, bo no to chyba to czujecie, nie, że żeby w ten sposób słuchać Boga, to coś w tobie musi umrzeć, nie? Kilka pomysłów na życie. W Piśmie Świętym sen jest stanem bliskim śmierci. Nie wiem, co wam tam czytali na waszym małżeństwie, jak żeście zawierali małżeństwo, nie? Ale jest ten opis, jak Bóg stwarzał pierwszą parę ludzką. Niektórzy się z tego podśmiechują, że tam z żebra zlepił kobietę Pan Bóg, nie? Ale to cały urok polega na tym, że Bóg zesłał na Adama głęboki sen i w czasie tego snu tak, wyjął mu to jedno z żeber, nie? To jest piękny opis, oczywiście symboliczny, obrazowy, ale chcę pokazać, że mężczyzna wchodzi w małżeństwo, nie, przez głęboki sen. To znaczy przez stan, który jest bliski śmierci. Przez stan, który jest bliski śmierci. To jest tak, że się decyduje na to, że od tej pory będzie sobie umierał. A nie, że ha, 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 wszystko będzie teraz po mojemu. I no to jest tak,
słuchasz Boga, to On cię stawia przed taką rzeczywistością, że no, coś w tobie musi umrzeć. To jest rozmowa Boga z Józefem. Niby wszystko będzie tak samo, ale jednak trochę inaczej. No będzie miał rodzinę, hoho jako liczną. Nie wiem, czy wiecie, ale wszyscy jesteście jego synami. Zresztą imię Józef znaczy dosłownie tyle, oby Pan dodał ci jeszcze inne dzieci. To się Józefowi spełniło. Nie. Patrzy stamtąd i myśli, ha, ha, ha. Nie. Do tego jednego dostał tylu. Jezus jest pierworodny między wielu braćmi. Więc tak, będziesz miał rodzinę, której żeś sobie kompletnie nie wyobrażał. Będziesz miał żonę, która jest oblubienicą Boga. Będziesz miał syna, który fizycznie rzecz biorąc nie jest twoim dzieckiem. A co? Nie tak miało być, co? Miało być trochę inaczej. A to, co miało być inaczej, musi w nim umrzeć. I tak naprawdę zobaczcie, że to nie jest taka prosta sprawa, bo to nie jest tylko tak, że Pan Bóg go używa do czegoś, nie? Ale jeśli on kocha Maryję, to on stoi przed taką sytuacją, że Maryja dokonała w życiu też pewnego wyboru. Tak, Maryja powiedziała Bogu tak, Maryja ma od 6 miesięcy dziecko w łonie, nie? No i nie liczył tego, co wcześniej. No i jego miłość do niej wymaga teraz uszanowania tej jej decyzji. Uszanowania jej wrażliwości, nie? Jej wyboru. Wiecie, tu można by sobie bardzo konkretnie o tym myśleć, nie? Jak on ulegnie temu swojemu strachowi i wywali ją za drzwi z tym dzieckiem w łonie, nie? To czy on będzie mógł tak naprawdę powiedzieć, że on ją w życiu kochał? Jeśli nie był w stanie uszanować tego, co jest między nią a Bogiem. Co się stało między nią a Bogiem. On tego nie potrafi uszanować, nie? To jest konkretne, co? Ile ja znam takich sytuacji, kiedy zresztą wbrew pozorom to może być w obie strony. Kiedy mąż nie potrafi uszanować takiej, a nie innej wrażliwości religijnej żony i odwrotnie. No to kochasz kogo? Kochasz tę kobietę, czy to, co sobie na jej temat wyobrażasz? Kochasz tę kobietę, czy to, czego byś od niej oczekiwał? No jak to, że ona się okazuje kimś innym i to od ciebie wymaga jakiejś korekty tych swoich planów, wyobrażeń, takich czy innych. Nie? Właśnie czegoś, że coś w tobie musi umrzeć. Nie? Ale nie, jak jej nie uszanujesz w tym, to ty kochasz ją, czy jakieś właśnie swoje na jej temat wyobrażenie? Co ty kochasz? A ona bez tego spotkania z Bogiem byłaby sobą? Byłaby naprawdę tą kobietą, którą pokochałeś? Nie mówię, to odwrotnie też może być. Równie dobrze może być w drugą stronę. No. Patrzę na zegarek, nie bójcie się, już będziemy kończyć. Ta rozmowa Boga z Józefem jest taka, nie? Wydarzyło się coś niesamowitego między Bogiem a Maryją. Maryja spodziewa się dziecka, które się poczęło z Ducha Świętego.
Ale Bóg mówi do Józefa, ty masz tutaj do zagrania swoją rolę. Ona urodzi dziecko, syna, ale ty mu nadasz imię. Ale ty mu nadasz imię. Nie? I to imię jest Jezus, Bóg, który zbawia. Ty mu nadasz imię. To nie jest tak, że Józef, dla ciebie tu już teraz nie ma nic do roboty. To znaczy, i tu jest właśnie wartość tego słowa. W sytuacji, która ci się wydawało, że jesteś ukrzyżowany, że cię ta sytuacja cię zabije, dostajesz od Boga słowo. I zobaczcie, jakie to słowo jest. Ono nie usuwa tego krzyża z życia. Tylko go objaśnia i mówi, nie, jest tu coś, co możesz zrobić. Żeby wrócić do najprostszego przykładu tego, co mówiłem, nie? O tej parze małżeńskiej, która naraz ma chorych rodziców. No najprostszy sposób uciec, nie? Nie ma tych zoli na świecie. Są coraz lepsze. No, ale poczytaj Słowo Boże wtedy w takiej sytuacji. No, niby nic nie zmieni, co? Jak byli chorzy, tak są chorzy. Ale to słowo ci nie pokaże, co możesz zrobić? Że w tej sytuacji krzyżowej jednak jest coś, co możesz zrobić w sposób sensowny? Co będzie jakimś, ale ewidentnym dobrem? Jest jakieś miejsce, jest coś dla ciebie do zrobienia w tej sytuacji. Jest coś. Owszem, nie? Za cenę tego, że musisz sobie umrzeć, może miałeś inne plany, ale jest coś, co możesz zrobić i co będzie czystym błogosławieństwem, będzie czystym dobrem, czystym dobrem. I to jest właśnie piękne w Słowie, nie? Że w tym, co Pan Bóg do nas mówi w różnych sytuacjach, to jest najpiękniejsze, pokazuje, nie, jest coś, co możesz zrobić, jest jakaś droga wyjścia z tego, nie? Może inna, niż by człowiek chciał, bo człowiek by chciał, jakby się zmieniło tak, co? No, może się nie zmieni. Ale Słowo ci pokazuje, nie? Twoją rolę w takiej, a nie innej sytuacji. Nie? Jest coś, co możesz zrobić. Nieraz się zastanawiałem, słuchajcie, no jak, to znaczy... Już wiemy, jak Józef postąpił, wiemy, co zrobił. Wstał, wziął swoją małżonkę do siebie. Basta. O tym sobie będziemy jutro gadać, że Józef ma taki styl, nie? Słucha słowa, wstaje, robi. Nic nie mówi. Ma jedyny taki bohater Ewangelii. Nie powiedział ani słowa. Ale jak myślicie, był szczęśliwy? Nie było po jego, co myśli, wszystko. Ale on z tego spotkania wyszedł do życia absolutnie szczęśliwego. Znaczy, wiecie co? Tak naprawdę to Pan Bóg mu pokazał, że jest coś większego niż jego własne plany. Niż jego własne pomysły. Jest coś większego. Dlatego Józef jest niesamowitym przykładem człowieka. I to ostatnia myśl, ale ona musi wybrzmieć. Nie? Bo dzisiaj jest taka moda o tym, żeby... widzieć szczęście w tym, że się człowiek spełnia. Że się człowiek realizuje. Myślę, że to jest też takie bardzo męskie. Nie? Mam jakieś plany, będę szczęśliwy, jak się w nich spełnię. Ja mam takie wspomnienie z seminarium, jak zostałem rektorem seminarium.
Ta pierwsza rozmowa z klerykiem, nieważne na którym roku. Chłopak mi mówi: wie ksiądz rektor co, odchodzę. A ja mówię: czemu? A on mówi: ja mam takie poczucie, że się nie spełnię w kapłaństwie. Ja popatrzyłem na niego i mówię mu tak: chłopie, a kogo to obchodzi? Warto było widzieć oczy, się rozszerzają. Chłopie, kogo to obchodzi? Ale to jest takie typowe dzisiejsze, nie? Muszę się spełnić. To jest czytanie prawdy o człowieku do połowy. Do połowy. Jest takie zdanie, które jest absolutnie genialne. To było ulubione zdanie papieża Jana Pawła II. To jest zdanie o tym, kim jest człowiek. Ono zostało zapisane na Soborze Watykańskim II w Konstytucji o Kościele w Świecie Współczesnym, punkt 24. Mianowicie, Sobór się zastanawia nad tym, kim jest człowiek. I Sobór mówi tak, że człowiek jest jedynym takim stworzeniem Boga na świecie, które Bóg stworzył dla Niego samego. Nie? Człowiek jest stworzony dla siebie samego. Czujecie to? Jako jedyne takie stworzenie Boga. Człowiek jest dla siebie samego. Świnka jest dla mnie, bo jak mam ochotę, to franciszkanie mi dadzą szynkę. Tak? W jakimś sensie góry są dla mnie, bo jadę, żeby odpocząć. Drzewa są dla mnie, bo robię z nich papier. Oczywiście jest mi to wszystko dane, żebym tym w sposób sensowny zarządzał, ale jest to dla mnie. Ale człowiek nie jest dla nikogo. Człowiek jest dla siebie samego. To jest, ja pamiętam, jak ten tekst odkryłem, po raz pierwszy go czytałem właśnie u papieża, potem już w samych dokumentach soborowych. Bo wiecie, my mamy od dziecka takie poczucie, nas tego uczyli na katechizmie, nie? Że Pan Bóg stworzył człowieka dla siebie, że człowiek jest dla Boga stworzony. A ten tekst soborowy mówi, że nie. Pan Bóg nie stwarzał człowieka dla siebie, tylko dla Niego. To znaczy, że rzeczywiście jest tak, że człowiek jest celem dla siebie. Dlatego jest ważne, jakimi jesteście ludźmi. Dlatego jest ważne, jakim człowiekiem cię robi twoja praca. Nie? Czy jakim człowiekiem cię robi, nie wiem, twoja nauka, jak się jeszcze uczysz. Jest ważne, czy potrafisz rozwijać swoje talenty, czy się wszystkie zakopał. Jest ważne, jakim jesteś człowiekiem, co potrafisz w życiu osiągnąć, kim jesteś. Jest ważne. Jesteś dla siebie celem. Masz być kimś. To Sobór mówi o człowieku. I tyle przeczytał ten mój kleryk. Bo tam jest jeszcze druga część tego zdania. A ta druga część jest taka, że człowiek, który jest w ten sposób stworzony dla siebie samego, nie może się w życiu odnaleźć inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie samego. Chcesz być kimś? Będziemy przeżywać liturgię pokutną. Za chwilę na początek modlitwa, która oby nas otwarła na to, co Pan Bóg dla nas przygotował na ten czas. Po tej modlitwie nie siadajcie, bo będę czytał fragment Ewangelii, tak jak wczoraj. Po tym fragmencie Ewangelii będzie słowo. Potem spowiedź powszechna. Po spowiedzi powszechnej wspólna modlitwa Ojcze Nasz, znak pokoju, a potem spowiedź indywidualna. Ojciec Wiktor zadbał o to, żeby miał kto spowiadać. Ja was przepraszam, że nie będę spowiadał, ale jak zdążę, to od 11 w nocy będę spowiadał w Krakowie u dominikanów, bo mamy dzisiaj noc konfesjonałów w Krakowie i obiecałem, że zdążę. Inaczej to bym posiedział z wami.
ale wyszło inaczej. Więc tak mniej więcej się przedstawia ta liturgia i to spotkanie. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, na ostatniej wieczerzy zapowiedziałeś apostołom posłanie Ducha Świętego, którego misją będzie przekonać świat o grzechu, a potem po swojej śmierci i zmartwychwstaniu przyszedłeś do nich wieczorem w niedzielę wielkanocną i powiedziałeś: weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone. Chcemy wejść w to właśnie wydarzenie. Najpierw te obietnice z ostatniej wieczerzy. Chcemy Cię prosić, żebyś te obietnice spełnił na nas, aby teraz działał w nas Duch Święty, który przekonuje nas o grzechu. O naszym grzechu, o moim grzechu. I prosimy Cię, Panie Jezu, byśmy się nie bronili przed tym duchem, który jest duchem prawdy i chce pokazać każdemu z nas prawdę o nas samych. Nie daj, żebyśmy się chowali przed prawdą, byśmy pamiętali to, co powiedziałeś, że prawda jest wyzwalająca. Jeśli nie boimy się myśleć o swoim grzechu, to właśnie dlatego, że też dajesz ducha na odpuszczenie grzechów, nie tylko na uświadomienie grzechów, ale na odpuszczenie grzechów. I właśnie tego chcemy tak najbardziej, tego chcemy przeżyć w tym czasie, tego wieczoru. Prosimy nie tylko o tego ducha, który nas przekona o grzechach, ale prosimy przede wszystkim o tego ducha, którego mocą Kościół rozgrzesza. Prosimy, żebyś każdego z nas, kto tego potrzebuje, poprowadził do sakramentu pokuty. I prosimy także za ojców, którzy będą posługiwać w tym sakramencie, by byli narzędziami Ducha Świętego. Prosimy dla nich o pokój, o mądrość, o cierpliwość, o miłość, przede wszystkim o miłość. Taką miłość do grzesznika, jaką Ty masz, Jezu Chryste. A dla nas wszystkich prosimy o ducha prawdy, o ducha, który nawraca, przekonuje o grzechu, ale też jest w nas tym, który potrafi się modlić, który potrafi kochać, który wybiera dobro. Panie Jezu Chryste, o to, o nic więcej nie prosimy tego wieczoru, tylko o to, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy mędrcy odjechali, oto anioł pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: wstań, weź dziecię i jego matkę i uchodź do Egiptu. Pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. Józef wstał, wziął w nocy dziecię i jego matkę i udał się do Egiptu. Tam pozostał aż do śmierci Heroda.
Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez proroka: z Egiptu wezwałem syna mego. A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł pański we śnie i rzekł: wstań, weź dziecię, jego matkę, i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie dziecięcia. On więc wstał, wziął dziecię, jego matkę, i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w stronę Galilei. Przybył do miasta zwanego Nazaret i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo proroków: nazwany będzie Nazarejczykiem. Oto słowo Pańskie. To jest drugi tekst o Józefie z Ewangelii Mateusza. Został nam jeszcze jeden na jutro. Są tylko trzy teksty o świętym Józefie w Piśmie Świętym. Na niektóre rzeczy w tym tekście już jesteśmy, myślę, wyczuleni. Choćby to, że Bóg mówi do Józefa we śnie. Dzisiaj w takim krótkim tekście trzy razy. Wiemy już, co to znaczy, że ten sen jest stanem bliskim śmierci. Ale to jest, wiecie, to jest... Dobrze, że czytamy to w tym okresie. Właśnie lepiej, że czytamy to w Wielkim Poście, na chwilę przed Triduum Paschalnym, niż gdybyśmy czytali to w Adwencie, nie? Bo powiedzcie, jak to jest, że Bóg, który jest dawcą życia, co chwilę wzywa Józefa, żeby umierał, nie? I on co chwilę się musi zmagać z tym, że no wszystko jest inaczej. No dobrze, zgodził się, będzie miał syna, który jest Mesjaszem. Może nawet frajda, co? Ale jeszcze się nic nie zaczęło, musi z nim uciekać, bo chcą mu to dziecko zabić, nie? No miało być tak fajnie, no bieda już była, ale teraz to dopiero będzie bieda, tak? Emigracja do Egiptu, no wszystko inaczej, nie? Pobyli w tym Egipcie, może się zadomowił, wracaj. Nie tam. Nie do Judei, tam, do Galilei. Nie? On był z Judei, jego ród był z Judei. Józef był potomkiem Dawida. Nic dziwnego, że szedł do Judei, nie? W okolice Betlejem, tam chciał mieszkać. Do Galilei. Znowu musi umrzeć, nie? To jest to, że Bóg, który jest Panem życia, ciągle go przeprowadza przez taki proces umierania sobie, nie? Ale też ma to doświadczenie, że każdym razem to go nie zabija. Co? To jest nawiązanie do tego, o czym mówiliśmy wczoraj. Wielki Piątek, będziemy całować krzyż swój. Nie? Człowiek krzyża się boi, przed krzyżem ucieka i słusznie powinien, dokąd może powinien. Dlaczego uciekamy przed krzyżem? No bo mamy właśnie takie poczucie, że jak wejdę w tę sytuację, którą dla mnie jest krzyż, to mnie to zabije, na litość boską zabije mnie. Nie? Wchodzisz, nie zabiło cię. Jak to jest? Pascha, nie? Pascha, Jezus Chrystus, który umiera, zmartwychwstaje.
To jest stałe doświadczenie Józefa, nie? Stałe doświadczenie. I druga rzecz, już też o tym żeśmy mówili dużo wczoraj, nie? W każdej sytuacji Józef znajduje słowo, które się wypełnia, nie? Jaki jest refren w tych tekstach? A stało się to, żeby się wypełniło słowo. Wczoraj, stało się to, żeby się wypełniło słowo. Dziewica pocznie, porodzi syna. Nie? 6 wieków słowo, które przepowiedział Izajasz, czekało, aż się stało ciało. Tu jest dzisiaj jeszcze lepiej. Z Egiptu wezwałem syna mego. To jest cytat z Izajasza, z Ozeasza. Z Ozeasza. To jest 9 wieków przed Chrystusem. Nie? Prorok powiedział słowo 900 lat przed tym, aż się spełniło. Nie? 9 wieków słowo czeka, aż się stanie ciałem. Z Egiptu wezwałem syna mego. Nie idziesz do Judei, idziesz do Galilei, bo ma być nazwany Nazarejczykiem. Nie? Cytat z Księgi Sędziów. A to jest niesamowite, że słuchajcie, to jest doświadczenie Józefa, że Słowo Boga wypełnia mu się w życiu. Macie taki stosunek do Słowa Bożego? Nie żeby je zrozumieć, nie żeby je przeczytać, tylko żeby się wypełniło w waszym życiu. Potraficie pokazać takie słowo Boga, które się staje ciałem przez was? No to jest chrześcijaństwo. Słuchajcie, to jest wiara. To jest wiara. Nie? Wiara się rodzi ze słuchania. Nie? Słucham słowo Boga. Nie po to tylko, żeby mi się w głowie poukładało, tylko żeby to słowo stało się ciałem. Żeby się wypełniło. Wypełniło. Nie? Właściwie co my będziemy robić, spowiadając się? My się spowiadamy ze słowa, które się nie wypełniło, nie? Na nas. Bo Bóg mówi, nie, nie będziesz miał bogów cudzych obok mnie. A my mamy bożków w pierniki. Więc się spowiadamy ze słowa, które niestety na nas się nie spełnia, tak? Nie. Bo Bóg mówi, pamiętaj, żebyś Dzień Święty święcił, nie święcę. Więc słowo się nie wypełnia w moim życiu, nie wypełnia się przeze mnie, jest puste, jest teorią, nie jest spełnione. Idę, spowiadam się z tego, bo chciałbym, żeby słowo było wypełnione, nie? I tak po kolei, czci ojca, matkę, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij. Jest słowo, które ma się stać ciałem. Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Czyńcie dobrze tym, którzy was prześladują. Chce ktoś od ciebie płaszcz, oddaj mu suknię. Zmusza cię ktoś, żeby szedł 1000 kroków, iść 2000. Nie? Czy to słowo szuka kogoś, na kim się spełni? To jest inne myślenie o wierze, nie, niż takie, czy Bóg istnieje. No istnieje. Co z tego? Co z tego, że istnieje? On mówi w nadziei, że słowo się wypełni. Nie? I to jest stałe doświadczenie Józefa, że najpierw nie rozumie tego, co się dzieje, ale potem widzi, jak Słowo Boga się wypełnia w jego życiu. No, to, co jest w tym dzisiejszym tekście takim refrenem przepięknym, to jest wstań i weź. Dosłownie, jakbyście wzięli ten tekst, jak jest napisany po grecku, ja nie wiem, jak anioł mówił do Józefa, pewnie po hebrajsku. Ale napisali to po grecku. Po grecku jest wstań i przyjmij. Przyjmij. Wstań i przyjmij to dziecko i jego matkę. Za każdym razem chodzi o to samo. To znaczy, no owszem, nie? Przyjął ją, jak ją wziął do siebie. Po tym zwiastowaniu, które rozważaliśmy wczoraj. Ale teraz jest inna sytuacja. Na to się nie godził. Nie? Jak decydował się na to małżeństwo, no a teraz... Teraz mu Bóg mówi, wstań, przyjmij ich i do Egiptu. A w Egipcie mówi, wstań, przyjmij dziecko i jego matkę, wracaj do Judei.
za każdym razem chodzi o nową decyzję. Nie? Jestem gdzieś dalej w życiu. Nie da się wszystkiego, słuchajcie, przeżyć mocą tylko pierwszej decyzji. No, to nawet gdy chodzi o wiarę, Kościół ma to do siebie, że przynajmniej raz do roku każdego pyta, czy chcesz potwierdzić swój chrzest. Nie? No dobrze, ochrzcili cię, jak byłeś taki, nie? Potem, żeś składał wyznanie wiary idąc do pierwszej komunii, miałeś lat 8. Potem cię bierzmowali, miałeś lat tam, nie wiem, 14 i mówiłeś tak. No teraz jesteś mężczyzną. Nie? Masz lat 20 albo masz lat 70. Za każdym razem co innego w tej sytuacji życiowej znaczy przyjąć. Przyjąć. Niby to samo, nie? Ale od nowa. Nie? Odświeżać decyzję. Żeby to robić, na to potrzeba pewnej też refleksji. Nie? Refleksji. Nie żyć bezmyślnie. Świadomie decydować. Na każdym kolejnym etapie życia decydować. Przyjmować to, co Bóg daje. Odkrywać powołanie w powołaniu. Tak? Odczytałeś powołanie do małżeństwa? Odczytałeś powołanie do tego, żeby mieć czwarte dziecko? I też powiedziałeś, tak, przyjmuję? To nie jest to samo, nie? Chodzi jedno w drugim. Jedno w drugim i konsekwentnie i dalej, i dalej, i dalej. To, do czego Bóg prowadził Józefa, to jest to, co bardzo bym chciał jakoś wam poddać pod rozwagę. Nie? To są rzeczy nieoczywiste, to są rzeczy dość trudne. Bóg mówi tak, wstań, przyjmij dziecko, jego matkę, idź do Egiptu. Z tego, co słyszałem, to w Rzeszowskim to jest dość częste. Tylko, że to się nie nazywa Egipt. To się nazywa Irlandia, to się nazywa... Nie, no co tam chcecie? Holandia, Niemcy, co? Włochy... Nie tylko u was. W diecezji krakowskiej orawiacy i górale to jeżdżą już wcale nie do Stanów, tylko na przykład wszystkie kraje skandynawskie, nie? Wszystkie po kolei. Kiedyś bierzmowałem, słuchajcie, młodych Polaków w Holandii, w dwóch kościołach. Kościoły takie jak ten, potężne. Wszedłem, zobaczyłem samych młodych gości. Pomyślałem, no tak, to już wiem, gdzie jest ta młodzież, której nie znajduję, jak jeżdżę po diecezji na wizytację. W Holandii siedzą, nie? Dobrze, że do kościoła przyszli. Ciekawe, jaki procent z nich przyszedł. To dzisiaj jest trudne. Słuchajcie, w Piśmie Świętym Egipt jest najbardziej możliwie dwuznaczną krainą. Nie? Izrael poszedł do Egiptu dawno, dawno, dawno przed Jezusem. Poszli do Egiptu, bo nie mieli co jeść. Przenieśli się do Egiptu. To miała być ziemia, która była ziemią ocalenia. Nie? Ale ta ziemia ocalenia po dwóch, trzech pokoleniach stała się ziemią niewoli. Nastał władca, który nie znał tak, tych pierwszych, którzy przyszli do Egiptu, Józefa i innych, nie? Zaczął tych Żydów prześladować, nie? Dzieci topiono w Nilu. Mężczyźni pracowali w sposób kompletnie nieludzki, nie? Wyrabiali cegłę, ale faraon powiedział, nie dostaniecie słomy na cegłę, idźcie sobie szukać, tak? No to właśnie przeżywali to, co dzisiaj nie jeden mężczyzna przeżywa, tak? Idzie za pracą, tam, nie, życie rodzinne, tyle. Tego nie wiecie, to wiedzą biskupi, jak jeżdżą na wizytację, wchodzą do szkoły, idą do klasy, jest 25 dzieci,
24 mają albo ojca, albo matkę za granicą. 24 na 25. Nie? Łatwe? Pogadajcie z tymi młodymi, jak dorastają. Jednocześnie trudno się dziwić tym ojcom. Nie ma na miejscu pracy. Nie? On wie, odpowiada za rodzinę, za żonę, za dzieci. Co ma robić, nie? Jedzie. Ja się nie dziwię. A już jestem ostatni, żeby takiego człowieka w ogóle o cokolwiek podejrzewać i osądzać. Mam w swoim życiu taki epizod. Byłem dwa razy u mężczyzn, którzy pracowali na Syberii. Zesłani przez firmę budowlaną z Polski. Nie? 9 miesięcy na Syberii. Bo mieli na szczęście tak ułożony rozkład pracy, że z jednego miesiąca urlopu robiły się im trzy, bo każdego dnia pracowali 2 godziny dłużej. Nie? Przez te 9 miesięcy. Nie? 9 miesięcy w odległości, słuchajcie, od Polski 6,5 tysiąca kilometrów. Powrót do domu, teoria. Przychodziły święta, jak się jeden czy dwóch powiesiło, to wszyscy mówili, że dobre święta. Jak się powiesiło 5, to było poczucie, że coś się dzieje dramatycznego. Nie. Twarde chłopy, jak się z nimi gadało. Był tam przede mną ksiądz, który im powiedział tak: kto w Boga wierzy, to niech stąd wyjeżdża. No świetnie. Wyjść i powiedzieć to facetowi, który ma 50 lat, jak stamtąd wyjedzie, kto go w Polsce do roboty przyjmie. Tak? A on ma w domu 3 dzieci, które dopiero idą na studia na przykład. Specjalnie o tym, bo nic nie jest proste. Józef się dowiedział od Boga, że ma wziąć Jezusa i Maryję i uciekać z nimi do Egiptu. Do ziemi, która, słuchajcie, w myśleniu Izraelity Egipt był ziemią przeklętą. Ziemia niewoli. Wyszli stamtąd. Potem historia zbawienia pokazuje raz po raz. Królowie izraelscy się spodziewali po Egipcie, a tam Faraon pomoże. Nie, jak byli w jakiejś tam stanie wojny z innymi. Faraon pomoże. Zawsze im tyle pomagał. Nie? Najbardziej zwodnicza ziemia. Nie? Jeremiasz stawał przed narodem wybranym, mówi: wszędzie wam wolno iść, tylko nie do Egiptu. Poszli do Egiptu, nie? Normalnie. A teraz Bóg mówi do Józefa: weź Maryję, weź Jezusa, idźcie do Egiptu, poczekaj, aż ci tam powiem, że masz wracać. Znaczy, wiecie co? On mu obiecuje, że będzie do niego mówił w Egipcie. Że będzie do niego mówił w Egipcie. W tym takim właśnie świecie kompletnie dwuznacznym, tak? Bo mówi: ja tam będę. Ja tam będę. A słuchajcie, a skąd ucieka? Z Ziemi Świętej. Kto chce zabić tego Jezusa? Ludzie, którzy podobno na niego czekają. Naród wybrany. Lud Boga. Wy czujecie ten paradoks, że Józef, żeby uratować dziecko i matkę, musi uciec z tego miejsca, które jest święte, do tego, które jest symbolem grzechu i zła. To są łatwe oceny? A tego drugiego też nie znacie? Chłopaki młodsze, dzisiaj Onet był otwarty, czy nie? Nie, nie było czasu na Onet. Ja tam miałem 30 minut. Pierwsza wiadomość na Onecie, nie? 2 przypadki molestowania chłopaków przez księży. Opisane. Dajecie sobie z tym radę?
Bo to jest właśnie to, z czym się Józef zmierzył, tak? Naród wybrany, czyli Kościół starotestamentalny, Kościół. Nie. Niby czekają na Mesjasza, urodził się, właśnie chcą go zabić. Musisz uciekać przed własnym Kościołem. Musi uciec. Gdzie? Do Egiptu, gdzie Bóg będzie mówił. Ja was nie chcę gorszyć, nie po to są rekolekcje, tylko że historia Józefa jest bardzo bliska naszej, bo my żyjemy właśnie w takim świecie, gdzie żadne oceny moralne nie są takie oczywiste. Świat jest tylko zły? A wtedy, kiedy jedziecie zarobkować właśnie dla rodziny i decydujecie się wyjechać 2000 kilometrów z domu, to przecież nie macie motywu takiego, że wieje z chałupy, bo nie wysiedzę, nie? Macie dobry motyw i naraz znajdujecie się w świecie, gdzie zło i dobro są ze sobą tak kompletnie wymieszane, tak? I to samo jest, to się nie da ukryć, tak? Że raz po raz słyszymy owszem, przygotowujemy się na kanonizację Jana Pawła, przygotowujemy się na kanonizację Jana XXIII. Wiemy, że Kościół jest święty, że ma w sobie świętych ludzi, absolutnie świętych, cudnych, fantastycznych, heroicznych, nie? I grzechu też ma wpierniki. Słuchajcie, co pozwala Józefowi przetrwać w takim świecie i w takim ludzie Bożym? Co pozwala Józefowi przetrwać? Odpowiedź jest tylko jedna. Modlitwa. Modlitwa. I to modlitwa, właściwie mogę te kartki odłożyć zupełnie. Modlitwa nie taka, że gadasz do Boga. Nie. Modlitwa taka, że nic nie mówisz. Za każdym razem nam jest pokazany Józef, który milczy. Papież Jan Paweł II, jak pisał o Józefie, encyklikę, piękną encyklikę Redemptoris Custos, nie? Czyli strażnik odkupiciela, opiekun odkupiciela, nie? Redemptoris Custos. To mówi tak, że to milczenie Józefa pokazuje, papież tak mówi, prymat życia wewnętrznego w jego życiu. Czyli Józef jest człowiekiem, który jest wewnątrz. Nie jest ciągle na zewnątrz. Rozbiegany, rozgadany, rozłukany. Nie? Robię to i to i to i jeszcze tam. Nie, Józef jest wewnątrz. Tak? Jest bardzo skupiony. Jego milczenie to nie jest pustka w środku. Tylko to jest bogactwo życia wewnętrznego. Ja nie wiem, czy nie dlatego Józef jest w ogóle najważniejszym patronem dla mężczyzn. Bo my jesteśmy skupieni na tym, co jest na zewnątrz. No mężczyzna taki jest, nie? Znaczy patrzy, czy jakie są efekty tego, co robi. Ja pamiętam, jak nam Tischner na zajęciach z filozofii tłumaczył, czym się mężczyzna różni od kobiety. To nie wszystko wam mogę opowiedzieć, ale mówi tak. Mężczyzna jest człowiekiem pracy. I on to opisywał, wychodząc z tekstu biblijnego, nie? Że Pan Bóg umieścił Adama w ogrodzie, powiedział, poddaj sobie ziemię. Nie? No to mężczyzna pracuje. I stosunek nasz do ziemi to jest stosunek pracy. Przekształcamy, kombinujemy. Nie? My chcielibyśmy widzieć, że to jest jakiś efekt z tego. Nie? Ciągle jesteśmy jakby poza sobą. Nie? Ciągle w odniesieniu do tego, co na zewnątrz. Jest niebezpieczne. Na przykład praca nie ma sensu przede wszystkim z racji na to, co potraficie zmajsterkować w świecie.
Tylko praca ma sens taki, że przez nią stajecie się bardziej ludźmi. To znaczy, że musisz popatrzeć, kim jesteś wewnątrz. A nie tylko, że potrafisz robić coraz cudowniejsze zabawki. Nie? Bo to wtedy wychodzi, że wszystko z zakładu pracy wychodzi lepsze, tylko ten, co pracuje, wychodzi gorszy. Więc Józef jest człowiekiem, który jest bardzo zwrócony do wnętrza. Nie? To nie jest żaden przypadek, że słuchajcie, Józefa dla Kościoła odkrywają tylko ludzie, którzy się naprawdę dużo modlą. Nie? Józef był właściwie zapomnianym świętym, wiecie do kiedy? Aż do XVI wieku. W XVI wieku Teresa Wielka, nie? Karmelitanka, zaczęła szerzyć kult Józefa. Kobieta niesamowitej modlitwy, ale też wielkiego czynu. Jedna z wielkich reformatorek Kościoła. Nie? Tylko, że nie reformowała Kościoła majsterkując przy nim po swojemu, tylko się modliła i z tego wychodził program, co zrobić w Kościele. Nie? I ona odkryła, że Józef to jest ktoś. Nie? I jest kimś przez to swoje milczenie. Nie? Że modlitwa Józefa to jest modlitwa milczenia. Przychodzisz, siadasz przed nim i słuchasz. Przychodzisz, siadasz przed nim, słuchasz. Nie gadasz. Słuchasz. Taka modlitwa w języku Kościoła się nazywa kontemplacja. I oczywiście każdy chłop się tego boi, jak diabeł święconej wody, nie? Kontemplacja to nawet nie dla Bernardynów. Karmelici, kameduli, trapiści, może jeszcze tam chłop. Wiecie, co jest napisane w katechizmie Kościoła katolickiego? Tym, co go Jan Paweł II opublikował? Że kontemplacja to jest najprostsza modlitwa. Najprostsza. Że można zawsze tę modlitwę podjąć. Tym się różni na przykład od medytacji. Nie? Medytacja, żebym zaczął medytować nad Pismem Świętym na przykład, to musi być biometr pozytywny, muszę być wyspany, dobrze kawę wcześniej wypić, trochę muszę mieć czasu, ciszy, żeby mi żona za uszami nie goniła. Nie? Warunków musi być milion, żebym mógł medytować. Do kontemplacji nie. Katechizm mówi, kontemplacja jest możliwa w każdej chwili. I przykładem kontemplacji w katechizmie, uwierzcie, słuchajcie, najlepszym przykładem kontemplacji w katechizmie Kościoła katolickiego nie jest Jan od Krzyża, nie jest Teresa Wielka. Jest prosty chłop z Ars, to jest znana historia, święty Jan Wianek przyszedł do swojego kościoła parafialnego w Ars i zobaczył chłopa, który siedział przed Najświętszym Sakramentem. Nic więcej nie robił, siedział. I Janek mówi, co ty tu robisz? On mówi, ja patrzę na niego, on patrzy na mnie. I to jest kontemplacja. To jest najprostsza modlitwa. Jestem przed Bogiem i wiem, że On jest Bogiem, a ja jestem Jego sługą. Ponieważ jestem Jego sługą, staram się usłyszeć, co chce ode mnie. I to jest cały Józef. Józef jest przykładem kontemplacji. Nie? Przed Bogiem, w milczeniu, w oczekiwaniu. Usłyszy, staje, robi. Basta. Wiecie, z czego się macie spowiadać? Po takiej nauce? Stosunek do słowa. Kiedyś miał ostatnio w ręce Biblię. A kiedyś ostatnio słuchał słowa nie po to, żeby się dowiedzieć, tylko żeby się wypełniło na tobie. Spytajcie się o modlitwę. Ile masz czasu?
I to na taką, wiecie, mam takiego fajnego kolegę księdza, raz na spowiedzi dostał pytanie, czy się modli. Mówi, no pewnie, przecież mówię brewiarz, a spowiednik mówi, ja się od niej o to pytam. No co z tego, że mówisz brewiarz, ale czy się modlisz? Nie? To są najprostsze rzeczy. Mówi, modlitwa, rozmowa z Bogiem. Rozmowa, słuchasz Go. Dajesz Mu w ogóle szansę, żeby coś powiedział. A to Jego Słowo w sobie masz. Pozwalasz Słowu, któreś usłyszał, pracować w sobie. To Słowo cię do czegoś popycha. No. Myślę, że też możemy się wyspowiadać z łatwych osądów i właśnie takich prostych, nie? To złe, to dobre, to tam. Ale uwierzcie, bo to jest najważniejsze, co chciałem wam powiedzieć, że jeśli Józef potrafił ze swoją żoną i ze swoim synem przejść w sposób święty przez Egipt, a potem tak samo potrafił wrócić do Kościoła, do ludu Bożego i nie zrażać się tym, że w środku Kościoła może być ktoś, kto chce zabić twoje dziecko. Potrafisz się zmierzyć także z grzechem w samym środku świętego Kościoła, nie? To, że przez to przeszedł, przez jedno i drugie, wynikało tylko i wyłącznie z tego, że się modlił. Wyłącznie z tego, że się modlił. I to właśnie w taki sposób, że potrafił słuchać. Nie uciekajcie od modlitwy, która jest najprostsza. Zawierzcie Kościołowi, że to jest najprostsza modlitwa. Najprostsza modlitwa, to jest modlitwa Jezusa, Józefa. Być przed Bogiem, nic nie gadać. Tylko spróbujcie. No to tyle na dzisiaj. Pan Bóg pozwoli, to ciąg dalszy nastąpi jutro. Jutro mamy o 20:00 Eucharystię. Chcę wam powiedzieć, że w tym roku, bo nie wszyscy chodzą na nauki ogólne, w tym roku jesteśmy przez papieża Franciszka wezwani w tym poście do jałmużny. I to papież mówi do takiej jałmużny, która zaboli. Papież napisał tak, że jak jałmużna nie boli, to on jest podejrzliwy wobec niej. Więc ja wam jutro powiem, jak nas zaboli. Tylko przynieście portfele na Eucharystię. Ja swój też przyniosę. Więc a resztę to się wyjaśni, to będzie jajko niespodzianka. No. Niemniej mam takie głębokie przekonanie, że o papieżu Franciszku się łatwo gada, nieraz strasznie dużo, a potrzeba bardzo posłuszeństwa tego temu, ku czemu on nas prowadzi. Więc spróbujemy jutro tego doświadczyć, że on się nie myli, jak nam podpowiada, co w Kościele jest ważne w Wielkim Poście.
Chcę mówić o Ewangelii, ale nie mogę przejść nad tym pierwszym czytaniem. Trudno. Mam nadzieję, że się wam nie spieszy. Ja mam dalej do domu niż wy. Dlatego, że to pierwsze czytanie pokazuje coś bardzo ważnego, jak chodzi o słuchanie Słowa Bożego w ogóle. No ta historia się wydaje taka trochę egzotyczna, co Nabuchodonozor, łatwo ci się czytało? Znam takich lektorów, którzy po pierwszym razie mają dość i mówią król. Wszędzie podkładają za tego Nabuchodonozora, żeby się nie wyłożyć dalej. Co nas obchodzi? Szadrach, Meszach, Abednego. Co to w ogóle? Kto to? Co? Nie? Trzech Żydów, którzy zostali w gronie wielu tysięcy swoich pobratymców uprowadzeni w VI wieku przed Chrystusem z Jerozolimy do Babilonii. I zostali na nas postawieni w takiej sytuacji. Akurat ta trójka, oczywiście te imiona, któreśmy słyszeli, to są ich imiona babilońskie, ponieważ natychmiast zmieniono im imiona. Nie? Bo dla Żyda imię znaczy tak naprawdę tożsamość, znaczy osobę. Nie? Oni mieli imiona, które objawiały im ich wiarę, kazały im pamiętać o wierze. Nie? Azariasz, Michałasz, Ananiasz. To są wszystko imiona, które mają w środku wpisane imię Boga. Nie? Teraz jak oni się znaleźli w niewoli, w Babilonie, pierwsze co? Zmieniono im imiona. Nie? Czyli to jest próba odebrania im ich tożsamości, ich wiary. Nie? I no, moment, jak słyszeliśmy, jest momentem niesłychanej próby. Oni tam zrobili niezłą karierę w tym Babilonie. Ale jak zrobili karierę, to się zaraz znalazło kilku życzliwych, którym się ta kariera nie podobała. Więc nie, cały spisek, który miał się skończyć ich śmiercią, rzuceni do ognia. Nie? W VI wieku przed Chrystusem to się działo. Wiecie, kiedy to spisali, tę historię? W II wieku przed Chrystusem. To znaczy, że 400 lat opowiadano tę historię. A spisano ją w takim momencie, w którym Żydzi z kolei byli już z powrotem u siebie na własnej ziemi, ale uciskani przez Asyrię. Z takiego władcy, który się nazywał Antioch IV Epifanes. Tak, Epifanes znaczy objawiony. Tak? Gościu uważał za objawienie Boga. I był królem wśród Żydów. Oni go nazwali Epimenes, to znaczy wariat. Tyle, że ten wariat był szkodliwym wariatem. To znaczy zakazywał obrzezania, zakazywał życia według prawa religijnego, sprofanował świątynię w Jerozolimie, ze świątyni jednego Boga zamienił ją w świątynię Zeusa, na ołtarzu w świątyni postawił posąg Zeusa, złoty posąg. Tak? Złoty posąg. Kazał wszystkim oddawać cześć. Matki, które obrzezały swoich dzieci, zabijał w ten sposób, nie, że zanim wykonano na nich wyrok śmierci, to im na szyi wieszał ich niemowlęta. Tak? Czyli z matek czynił szubienicę. Jak zobaczyły, że dziecko, które powiesił im na szyi, już nie żyje, nie, to zabijał matki. No. I teraz w momencie, kiedy oni się znaleźli w takiej sytuacji, to spisali tę historię, która dla nich już była historią, która liczyła 4 wieki. Nie? Bo mieli przekonanie, że ten Bóg, który potrafił wyprowadzić Izraela 400 lat wcześniej, nie? Z takiej próby, potrafi to zrobić 400 lat później. I stąd Księga Daniela została spisana właśnie w samym środku prześladowania religijnego. Nie? Ale wiecie, tam jest to wyczucie. Wyczucie, które wyróżnia, zupełnie wyróżnia wiarę objawioną, nie? Wiarę Żydów, wiarę chrześcijan. Nie? My nie czytamy mitologii. My czytamy historię. Historię. Bóg jest obecny w ludzkich dziejach, w
wchodzi w ludzkie dzieje, w ludzką historię, w konkretne wydarzenia, towarzyszy konkretnym ludziom. Nie? Jeśli był mocny w życiu Szadraka, Meszaka i Abednego, tak? Jeśli potrafił ich przeprowadzić przez doświadczenie śmierci, to znaczy, że potrafi przeprowadzić także kogoś, kto 400 lat później o tym czyta. I ta księga Daniela, bo możecie się spytać, co nas obchodzą te historie żydowskie. Tak. Kiedyś miałem taką przygodę na pielgrzymce krakowskiej. Przez 6 dni komentowałem Stary Testament. Po 6 dniach przyszła do mnie jedna pani z grupy i mówi, to już nie ma żadnego Nowego Testamentu, tylko ciągle te żydowskie książki. Tak jakby Nowy Testament nie był żydowską książką. Ale nie. Ktoś mówi, co nas to obchodzi, tak? No weźcie sobie Apokalipsę świętego Jana i zobaczcie, ile tam jest cytatów z księgi Daniela. Apokalipsa Jana była pisana wtedy, jak chrześcijanie byli prześladowani. Pod koniec pierwszego wieku, nie? I działy się wtedy rzeczy straszne, nie? Papieża wtedy utopiono w morzu w ten sposób, że mu kotwicę do szyi przywiązali i ciach do morza. Jak czytacie Apokalipsę, w Apokalipsie Rzym jest pokazany jako bestia, która jest pijana od krwi chrześcijańskiej. I teraz gdyby na nas padło, co byście pamiętali? Więc ci chrześcijanie, to właściwie pierwsze pokolenie chrześcijan, Jan jeszcze żył, tak? Nie. Natychmiast wyciągają z pamięci, nie, po ojcach, po dziadkach, co się działo 3 wieki wcześniej. Uczniem Jana był święty Polikarp, biskup Smyrny. Wyście czytali męczeństwo Polikarpa. To jest niesamowity tekst w ogóle. Nie. Polikarp miał 86 lat, jak go schwytano. Wojsko rzymskie go szukało kilka tygodni. Byli zdumieni, jak go znaleźli, że za takim starcem uganiali się tyle czasu. Nie. Jak go dopadli, to miał tylko jedną prośbę, że on by się chciał jeszcze chwilę pomodlić. Będzie, proszę bardzo. Wstał, podniósł ręce do góry, zaczął się modlić. Modlił się 3 godziny bez przerwy, wielbiąc Boga. Oni patrzyli na niego jak na, wiecie, jakieś zjawisko, szok, nie? Ktoś stoi i wielbi Boga 3 godziny z zniesionymi rękami do góry na 5 minut przed śmiercią. Zaprowadzili go do sędziego. On mówi, przeklinaj Chrystusa. A on mówi tak, 86 lat mu służę, nigdy nie zrobił mi nic złego. No jak go mam przeklinać? Nie. Skazali go na śmierć przez spalenie. Tak? Przyprowadzili go na stos, chcieli go wiązać. Mówi, dajcie spokój. Nie ma potrzeby. I potem opis jest taki, że podpalili stos, a ogień zachowywał się w stosunku do niego tak samo, jak w stosunku do tych 3 dzisiaj z pierwszego czytania. Że oni mieli wszyscy wrażenie, że ogień się ułożył w taki żagiel. I właściwie zachowuje się tak, jak ogień zachowuje się wobec chleba, który jest w piecu. Nie. Że go tak lekko przyrumieni. Ale go nie spala. I świadectwo z drugiego wieku jest takie, że trzeba było Polikarpa na tym stosie, wśród tego ognia, zabić mieczem. Pamiętam, że to tak można by długo, nie? Ale powiem wam coś osobistego. Dzisiaj rano odprawiałem mszę świętą z moim profesorem, z człowiekiem, którego nazywam swoim mistrzem, u którego pisałem wszystkie swoje prace naukowe. On jest umierający. Myślę, to jest na dniach. I bardzo się ucieszył, powiedziałem mu, że odprawimy razem mszę.
jak się dowiedział, to jeszcze poprosił, żebym mu udzielił namaszczenia chorych. I czytaliśmy to pierwsze czytanie i miałem taką absolutną pewność, że to jest czytanie właśnie dla niego. Nie? Że jest kimś, kto właśnie ma, nie? Właśnie już jest w samym środku rzeczywistości umierania. I jest przy nim ten, o którym mówiła to pierwsze czytanie, czwarty w środku ognia. Czwarty w środku ognia. Nie, Jezus Chrystus, który jest przy tobie, jak wchodzisz w rzeczywistość umierania i cię przeprowadza. I to było tak mocne, że powiedziałem to i ta homilia trwała 2 minuty, dokładnie tyle. I widziałem, jak mój profesor kiwał głową i mówi, że tak, że to jest dokładnie to. Nie. Że czytasz tekst i wiesz, że jest o tobie. Tak samo, jak było tych sprzed 26 wieków. Ramię Boga nie jest słabsze dzisiaj niż było za Polikarpa. Bóg nie jest słabszy niż był za Szadracha, Meszaka, Abednego. Nie jest słabszy. Mówi tylko, bierzcie to jest historia, to nie są opowiadanka, to nie jest mitologia. Na to są daty. To można wszystko umiejscowić w czasie, w miejscu, przed, nie? Jest, to jest konkret. Ci ludzie nie różnili się od was niczym. Może tylko tym, że mniej wiedzieli. Nie? Bo my po 20 kilku wiekach mamy obowiązek w ogóle więcej wiedzieć niż oni. No, to jeszcze na chwilę do tego świętego Józefa. Ale jak czujecie, rozmawiamy o Józefie nie jako figurce najlepiej z porcelany, którą by postawić ładnie na ołtarz i jeszcze zaśpiewać to jak ładnie. I Józef stary, i Józef stary, nie. No. Ewangelia mówi o Józefie rzeczy niesamowicie konkretne i takie, w których się, myślę, może każdy mężczyzna gdzieś odnaleźć, niezależnie od tego, w jakim powołaniu życiowym funkcjonuje, czy jest biskupem, czy jest ojcem rodziny, mężem dla żony, czy żyje samotnie w świecie, wszystko jedno. Można się w Józefie odnaleźć i trzeba, bo to jest konkretny człowiek. Nie, konkretny, bardzo konkretny. I Pismo go nie pokazuje w żaden sposób jakoś, nie wiem, cukierkowato. My nieraz naszą pobożnością, w cudzysłowie, możemy szkodzić świętym, ale tak jak oni są pokazani w Słowie Boga, tu nie ma żadnego lukru. Dzisiejsza ta Ewangelia, którą żeśmy czytali, pokazuje Józefa jako ojca. I to jest bardzo piękne, że Maryja wprost mówi o Józefie do Jezusa. Ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Ojciec twój i ja. Nie? Ojcostwo. To, co najważniejsze, to to, że pokazuje nam Józefa w chwili, Józefa jako ojca w takiej chwili dość szczególnej, myślę, dość trudnej. Jak Jezus jest właściwie prawie pełnoletni. To jest taki moment, Jezus ma lat 12, bo w czasach biblijnych wiek dojrzały dla mężczyzny to było lat 13. Więc jak chcecie sobie tę sytuację wyobrazić, to Pan Jezus jest takim, kończy gimnazjum. To mówią, że to jest ten trudny wiek, nie? Nie chodzi o to, na ile to był trudny wiek w przypadku Pana Jezusa, ale to, że On wyrasta z dzieciństwa, to w tej Ewangelii widać.
Znaczy on już jest w tej sytuacji w Jerozolimie. Okazuje się, że tak, z jednej strony oczywiście przyszedł do tej Jerozolimy razem z matką i z Józefem. Skończyło się tak, że wrócił do domu i był im poddany, więc ciągle jest jeszcze pod posłuszeństwem. Jednocześnie już między nim a Bogiem jest taka relacja, której ani Maryja, ani Józef nie rozumieją. Już nie rozumieją tego, co się dzieje między Jezusem a Bogiem, którego nazywa swoim Ojcem. Oni nie zrozumieli tego, co powiedział. Nie pytał się ich o zdanie, jak został na te 3 dni w świątyni. To jest moment, w którym Jezus wypowiada swoje pierwsze zdanie. Od siebie. Czemuście mnie szukali? Nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mojego Ojca? Pierwsze zdanie Jezusa w życiu, zapisane w Ewangelii. Nie? To jest ktoś, kto pokazuje, że ma już swój świat. Nie? Swoją wrażliwość religijną, swoją wiarę. Nie? Którą przeżywa na swój własny, indywidualny sposób, samodzielnie, już bez prowadzenia za rękę. Nie? Bez pytania się o zgodę. W taki sposób, że ich to zabolało. Tak im pokazał, że ich zabolało. Ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Znacie to? No nie wszyscy. No, nie wszyscy, ale tak myślę, że 3/4 to na pewno. A ta 1/4 to jest po tej drugiej stronie, to znaczy sprawia kłopot starszym ojcom. To jest taki moment, jest nam pokazany Józef w takim momencie właśnie tego bycia ojcem, kiedy syn staje się dorosły. I kiedy te relacje muszą być inne teraz. Nie? Do tej pory wszystko było proste. Słuchaj, Bąku, masz zrobić tak i tak. Nie? A jak nie zrobi, to jakaś metoda na to jest przecież, nie? Relacje, które są czysto relacjami posłuszeństwa, zależności. A teraz już nie. To jest zupełnie inny układ w rodzinie. Dorosłe dziecko. Tak myślę, wiecie, że do tego momentu kiedy Józef usłyszał naraz w świątyni od Jezusa, czemuście mnie szukali? Maryja mówi, ojciec twój cię z bólem szukał. A Jezus mówi, powinniście wiedzieć, że moje miejsce jest u Ojca. Nie wiem, jakie macie emocje jako ojcowie, jakbyście usłyszeli taki tekst od syna. Więc, bo Józef usłyszał tak, owszem, ty jesteś moim ojcem, ale ten jest pierwszy. Nasza relacja nie jest już w tej chwili pierwsza. Jest coś w moim życiu, co jest ważniejsze, wcześniejsze, pierwsze. Ja myślę, że do tego tak naprawdę Józefa, zresztą tak samo jak Maryję, przygotowała scena, którą Łukasz opisuje trochę wcześniej w Ewangelii. To jest scena, którą się zwykle nazywa ofiarowaniem Jezusa w świątyni. Ciekawe, że w tradycji Kościoła to święto wcale nie nazywało się ofiarowanie, tylko prezentacją, przedstawienie. Przyszli przedstawić Jezusa Bogu, a nie składali Go w ofierze. To nie chodzi o słowa, chodzi o pokazanie bardzo ważnej rzeczywistości. Ojciec i matka nie mogą złożyć dziecka w ofierze.
Ja na to stałem się bardzo wrażliwy, jak zostałem rektorem seminarium. I słuchajcie, raz po raz przeżywałem taki moment, nie, święcenia chłopaków, za których odpowiadałem. To jest bardzo fajne, bo po święceniach biskup zawsze do tych rodziców mówi i niech wam Pan Bóg zapłaci za tę ofiarę z waszych synów. Nie? To we mnie się wszystko wtedy przekręcało. Nie? Jeśli to tak jest, że ci młodzi księża zostali ofiarowani Panu Bogu przez ojca i matkę, to już gorzej być nie może. Nie, chcesz ofiarować Bogu kogoś, to siebie ofiaruj, a nie dziecko swoje. To jest świetny pomysł w ogóle, nie? Ofiarować Bogu dziecko. W średniowieczu się zdarzało, nie? Chłopak miał 4 lata, ojciec go oddawał do klasztoru. Mnichy wtedy były takie fajne, nie? Zanim doszedł do jakiegoś rozeznania, już miał wszystko przerysowane, nie? Załatwili go ze wszystkim. No, a jaka pobożność, nie? Dziecko oddał Panu Bogu. Nie, siebie oddał. Maria i Józef nie ofiarują Jezusa Bogu. Będzie moment, to się Jezus sam Bogu odda. Człowiek może Bogu oddać się tylko własnymi rękami. Was też nikt nie może Bogu oddać. Musicie to zrobić sami. I nie ma takiej decyzji w stosunku do dziecka, żebyście dziecko Bogu ofiarowali. Nie. Jak chcecie, to je wychowujcie do tego, żeby się ofiarowało. Najlepszy tekst, który jest o tym, słuchajcie, tylko go trzeba czytać w tradycji żydowskiej, a nie chrześcijańskiej. To jest, będziecie słuchać ten tekst, da Pan Bóg za tydzień i 3 dni. To jest, bo się to czyta w Wigilię Paschalną, jak Abraham składał Bogu na ofiarę Izaaka. Jak sobie to wyobrażacie? Ile Izaak miał lat? W tradycji żydowskiej mówi się, że Izaak miał 40. 40. A Abraham miał 140. Bo Izaak się urodził, kiedy Abraham miał 100 lat. Tak? Wyobrażacie sobie 140-letniego starca, który wiąże 40-letniego osiłka i go składa na ofiarę? Jak ten 40-latek tego nie chce? Tata? Abraham składał Bogu jakąś ofiarę, czy nie? Składał, ale nie z Izaaka, tylko ze swojego ojcostwa. Tak? Ze swoich marzeń, ze swoich planów, które miał w stosunku do tego mężczyzny już dorosłego. Nie? Fajny jest, zaopiekuje się mną na starość, będę miał z niego wnuki, prawnuki, będzie będzie cudnie. Nie? Kosi łapki. Nie? A tu nic z tego nie będzie. I takie opowiadanie stare żydowskie, które mówi, że jak Izaak szedł z ojcem na tę ofiarę, to mówił do niego tak: zwiąż mnie ojcze mocniej, żeby Bóg nie widział, że ja się waham, bo wtedy będzie odrzucona nasza ofiara. Abraham składał ofiarę z siebie, a Izaak składał ofiarę z siebie, a nie Abraham z Izaaka. To jest historia, to jest to, co się Józefowi stało. Myślał, że ma, nie? Ma 12-letniego chłopca w domu. Wszystko jeszcze kontrolujesz, co? Jeszcze nie jest pełnoletni. Nie, on już ma już, co? On już ma swoją relację z ojcem i to taka, w imię której ci powie, nie. Nie wiedziałeś, gdzie ja mam być? A, to jest bardzo życiowe. Bo ci syn powie, to wcale nie musi oznaczać, że akurat ci powie, że pójdzie do seminarium. Nic w tym złego nie ma, zapewniam was.
Słowo honoru, dobrze jak pójdzie. A ty chciałeś, żeby był architektem. Już sobie widziałeś w tym synu, nie, właśnie swoich wnuków, a zabezpieczenie, a tu... To nie składaj Bogu ofiary z niego, tylko z tych swoich pomysłów. To nie musi być aż takie, może być inne, tak? Miał być architektem, a został wojskowym, no. A tata bardzo chciał, żeby był architektem, bo sam w życiu chciał być architektem, tylko mu się nie udało. To teraz tego syna, nie? Udepcze dziecko, teraz matematyka, potem lekcje rysunku. Tato, nigdy nie rysowałem, nauczysz się. Ktoś z nas musi być architektem, ja nie byłem, to ty będziesz. Nie? Odbić się, sklonować na synu wszystkie swoje marzenia. Tobie się nie udało, na nim wyjdzie, nie? Czy chce, czy nie chce, co? Tak chcecie? To jest miłość? Jakie to jest niesamowite. Słuchajcie, Józef tylko usłyszał od Jezusa to, co usłyszał i znika z Ewangelii. To jest ostatni tekst o Józefie, jaki mamy w Ewangelii. Koniec. Nie? Jest Jezus na progu dorosłości. Józef go do tego momentu doprowadził. Józef jest absolutnie syntezą bezinteresownej miłości ojcowskiej. Bezinteresownej. Że się na tym synu nie kopiujesz, że się na nim nie klonujesz za przeproszeniem, nie? Że mu nie wpychasz swoich wyobrażeń o tym, kim ma być, że mu pozwalasz być sobą. Także wtedy, kiedy już nie rozumiesz z tego, co się dzieje tak naprawdę w jego świecie wewnętrznym. Jest niesamowitym przykładem ojca Józef. Niesamowitym zupełnie. Na koniec jest tam takie zdanie. Jezus czynił postępy w mądrości, w latach, w łasce u Boga i u ludzi. To jest genialny święty Łukasz, który... To jest cytat, wiecie, z pierwszej księgi Samuela, ze Starego Testamentu. To o Samuelu jest napisane, że czynił postępy w mądrości, w latach, w łasce u Boga i u ludzi, wtedy, kiedy się wychowywał. Wiecie, gdzie się wychowywał Samuel? W świątyni. Świątyni. A dla Jezusa świątynią, w której się wychowywał, jest jego dom rodzinny w Nazarecie. To, co Samuelowi dała świątynia, wychowanie do łaski u Boga, u ludzi, do mądrości, do wszystkiego, nie? To, co on zyskał w świątyni, to Jezus zyskał w domu rodzinnym. No bardzo wam życzę, żebyście tworzyli taki dom, w którym wasze dzieci, w ogóle wszyscy, którzy w tym domu żyją, rozwijają się tak, jakby byli w świątyni, jakby rośli w świątyni. Bardzo wam życzę takich domów. No i tyle. Amen. Tak, słuchajcie. Modlitwa wiernych, a potem jeszcze muszę coś powiedzieć. Ojcze, pomóż się. Powstańmy. Módlmy się za święty Kościół powszechny, aby był miejscem wzrastania w wierze, nadziei, miłości, prawdziwej dojrzałości chrześcijańskiej. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich mężczyzn, zwłaszcza tych, którzy przeżywają kryzysy tożsamości rodzinne, osobiste, by w świętym Józefie czerpali wzór i u niego upraszali siłę do zmiany. Ciebie prosimy. Módlmy się za nasze rodziny, wspólnoty, aby były miejscem dojrzewania w wierze, aby były świątyniami, w których się wzrasta. Ciebie prosimy.
Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, za ważnych mężczyzn w naszym życiu, dziadków, ojców, wujków, braci, aby dane im było przebywać z Ojcem Niebieskim w Jego chwale. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji Łukasza, jego żony Magdy, dzieci, aby dane im było doświadczać wielkiej Bożej łaski. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, aby ten czas rekolekcji był dla nas czasem wzrostu, byśmy wydali dobre owoce, abyśmy zbliżyli się do Boga w Jezusie Chrystusie. Ciebie prosimy. O to prosimy przez Chrystusa, Pana naszego. Siądźcie. Wiadomo, że teraz jest składka. To jest jałmużna. Zbieramy jałmużnę na potrzeby ubogich w tej parafii, tak jak je ojcowie rozeznają. To jest bardzo ważne, żebyśmy dali jałmużnę. To jest łaska doświadczyć tego, że mogę dać grosz, który jest dla kogoś wsparciem. Więc absolutnie wierzymy ojcom, że potrafią to wykorzystać sensownie i że znają na tyle świat biedy w tej parafii, że wiedzą komu i ile i jak pomóc. Papież Franciszek w tym roku napisał orędzie na Wielki Post, które mówi o ubóstwie i o właśnie zdolności do dawania jałmużny. I w tym orędziu napisał tak, że nie wierzy w jałmużnę, która nie boli. Tak napisał, że jest bardzo podejrzliwy w stosunku do jałmużny, która nie boli. Więc dlatego chciałbym wam pomóc, żeby was zabolało i określę granice tego bólu. Znaczy nie ja, tylko na szczęście jest przed nami Kościół. Kościół przez przynajmniej pierwsze 1000 lat miał prostą zasadę, że 1/4 dochodów przeznacza na biednych. I no musicie mi wierzyć, bo to ja jestem historykiem Kościoła w tym gronie. Naprawdę można znaleźć wiele takich dokumentów w dziejach Kościoła w pierwsze 1000 lat, nie? Gdzie to była reguła. 1/4 dochodu na biednych. Nie? Myślę, że możemy to raz przeżyć. Nie mówię, żebyście z tego czynili sobie regułę w życiu, ale jeśli chcemy posłuchać papieża Franciszka, to w tym kluczu namawiam was na to, żeby na tę składkę rzucić 1/4 portfela. Nie tnijcie kart kredytowych. 1/4 portfela. Nie więcej. Proszę nie wrzucać wszystkiego. Jest miara. Miara, którą Kościół żył przez 1000 lat. Więc zrobimy to uczciwie w ten sposób, że teraz wyjdzie kilku ojców naraz, bo żebyśmy tego nie celebrowali w nieskończoność. To nie jest najważniejszy moment tej liturgii. I niech się szybko przejdą i nam przyniosą to, co zbiorą tu pod ołtarz. Zostawimy to przed ołtarzem na całą Eucharystię. To jest dar logiczny z tym, co mówimy, żeby Chrystus przyjął naszą i waszą ofiarę. Do mnie też przyjdzie.